Dzień dobry. 6 stycznia 2020 roku Dawid Kubacki wygrywa w Bischofshofen i wygrywa cały turniej czterech skoczni. Wcześniej zajął drugie miejsce w Innsbrucku i tam wysnuł się na pozycję lidera turnieju czterech skoczni. Obronił ją wspaniałymi skokami w Bischofshofen. Ten pierwszy skok, naprawdę fenomenalny. Drugi skok niewiele mu ustępował. Dawid Kubacki, nasz mistrz świata, nasz zwycięzca generalnej klasyfikacji letniej Grand Prix, dwukrotny zwycięzca letniego Grand Prix, teraz dokłada kolejne zwycięstwo w swojej karierze. Bardzo to cieszy. Natomiast co w biegach narciarskich? Dominik Bury, kolejne punkty Pucharu Świata w Tour de Ski na 15 km stylem klasycznym był 28, potem w sprincie stylem klasycznym był 40, ale znowu zdobył punkty na 10 km stylem dowolnym w Alpe Chermis, 23 miejsce, a w całym Tour de Ski 24 miejsce. Podczas tego konkursu, w którym Dominik Bury punktów nie zdobył. Pierwsze punkty w swojej karierze zdobył jego brat Kamil Bury, który w sprincie stylem klasycznym był 27. Cały męski Tour de Ski wygrał Aleksander Bulszunow, a wśród kobiet wygrała Teresa Jochauk. Więc co? Dalej trzymamy kciuki za naszych sportowców, nie tylko w sportach zimowych, ale także we wszystkich sportach i śledzimy to, co będzie się działo. Cieszymy się, jest się naprawdę z czego cieszyć. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.